I zaczynamy, runda pierwsza. Od razu próbuje kopnąć wysoko Łuczej, ale stójka będzie tutaj domeną Polsaka. On w Irlandii w 2015 roku w marcu został mistrzem świata Formule Kicklite, czyli takim K1 bez kolana, bo wtedy był jeszcze juniorem. Teraz już nieco starszy, postawił na MMA. Więc zobaczymy, jak ten eksperyment się powiedzie, ile potrwa. Na razie świetne zejście. Dwa ciosy na korpus, ale został w miejscu. No gdyby tylko chciał, to by go mógł obalić Kamil Łuczej. Świetne niskie kopnięcie, naprawdę to je chociaż poniosło po hali na skutek tego uderzenia. Szuka miejsca, zbija tą lewą ręką po łosak, no napalił się, widać na knockout. Zablokowo wysokie kopnięcie, już pojawiło się pierwsze otarcie pod prawym okiem zawodnika z Białegostoku. Kolejne niskie kopnięcie, jeszcze jedno tutaj. Przez nogi do góry postanowił chyba tą walkę rozstrzygnąć po łosak. Była jeszcze próba obrotówki Łuczej, ale narobił więcej wiatru niż szkód przeciwnikowi. Próbował teraz krzyżowym rozpocząć akcję Kamil Łuczej, ale świetne wyczucie dystansu po Łosaka. No to jest zawodnik, tak jak mówiłem, świetny striker, teraz przyspieszył. Świetny striker, który próbuje sił w MMA. No jestem ciekaw tak naprawdę, jak będzie układać się jego kariera. Bardzo chętnie bym go zobaczył, no i skomentował ponownie jego walki w DSF Kickboxing Challenge. Natomiast na razie widzimy go w MMA. Oby było jak najwięcej pociechy z tego chłopaka, chociaż Kamil Łuczej ma na niego inny plan, tak jak teraz. Oddaje plecy. No sporo tutaj atletyczności, sporo zwinności, ale sporo też szczęścia Kamila Połosaka, że Kamil Łuczej nie wykorzystał tej sytuacji. Jest backfist, trafił. Teraz na ziemi próbuje ubijać swojego rywala Połosak, byle tylko się nie zapomniał, bo pozycji zbyt dobrej to on w tej chwili nie ma. Bije gdzieś pod pachą zawodnik z Piaseczna. Jest w żółwiu, kolano na korpus, 10 sekund do końca pierwszej rundy. Kolejne mocne ciosy spadają na głowę Łuczeja. Szuka nóg. Fighter z Białegostoku, koniec rundy pierwszej. Oczywiście panowie podziękowali sobie za naprawdę świetną pierwszą rundę, ale Piotr Michalak jeszcze ma kilka uwag do Kamila Połosaka. I te same uwagi również do Kamila Łuczeja. Kolejne starcie dwóch Kamilów. Niedawno przecież mieliśmy starcie Kamila Rucy z Kamilem Jenelem w walce DSF Kickboxing Challenge. Teraz dwóch Kamilów w walce, że tak powiem, półzawodowej w MMA, w tej głównej walce pierwszej części karty PLMA 77. Ring wolny i zaczynamy za chwilę rundę drugą. Dobre wewnętrzne kopnięcie Połosaka i świetny zewnętrzny low kick. Teraz aj próbował złapać go na prawy sierp Połosak, ale Łuczej świetnie, uważnie w defensywie. Jeszcze raz niskie kopnięcie, złapał nogę Połosaka. No i to może być początek końca, ale szybko wstaje Połosak. On jest drapieżnikiem, ale jest drapieżnikiem na nogach. Tylko jeżeli walka przenosi się do parteru, tylko jeżeli znajdzie się na plecach, to wtedy już wszystkie jego atety tutaj zostają rozmyte i tam musi liczyć na łaskę swojego przeciwnika. Wypad ochraniacz. Połosakowi sygnalizuje też, że dostał
w oko. Były kickbokser. Krzyczy Paweł Zalewski, żeby zaczynał akcję, wchodził, nie bał się Kamil Łuczaj, no ale tak łatwo mówić, siedząc z boku, dyrygując zawodnikiem, podczas gdy naprzeciw stoi mistrz świata, kibus i gol, teraz lewy sierpowy, trafiony Łuczaj, ale deszy pedalata w wykonaniu zawodnika z Białegostoku, szuka teraz trójkąta, staje po łosach, bije bardzo mocno, ale zobaczmy, będzie próba, czy on platy, czy trójkąta, no nie jest, cały czas skręcony Łuczaj, ale nie na tyle skutecznie, żeby zagrozić Połosakowi. Miał teraz swoją szansę Kamil Połosak, ale wstał niewzruszony, twardy Kamil Łuczaj. No szuka kontry teraz Łuczaj, tak jak teraz. Wszedł w nogi, no nie wykończył obalenia. Połosak ma instynkt oczywiście zachowawczy taki, żeby tylko jak dotknie ziemi więcej niż dwoma punktami od razu wstawać. Teraz uderzenia w klinczu, jest złapany rywal. No widać, sporo kosztuje ta walka Kamila Łuczaja. Znów próbują tutaj trójce rozstrzygnąć jednym ciosem, jeden i drugi, ale no jestem ciekaw, no brakuje trochę kombinacji w wykonaniu Połosaka, to co w pierwszej rundzie było zabójczo skuteczne, teraz mocny low kick na nogę wykroczną w wykonaniu Łuczaja. Jeszcze w linii prostej nie szuka gdzieś zejść, nie szuka złodów Połosak teraz, wybronił próbę obalenia, trafił mocno w głowę rywala, no ten kręci się jak tylko może, byleby przetrwać, byleby urwać sekundy. Kamil Łuczaj, no widzimy, mocno zmęczony, mocno pobijany fighter z Białegostoku. Dłużej się podnosił w tej drugiej rundzie. Wiesz, Piotr Michalak ma kilka uwag co do technik, jakie stosował Kamil Łuczaj w drugiej rundzie. A Kamil Połosak spokojnie realizujący swój plan taktyczny, walczący naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tak powiem, już aż tak dużego progresu, jeżeli chodzi o umiejętności te zapaśnicze, umiejętności parterowe, stawania, wykonanie Połosaka. No ale jeszcze widać, że to wszystko jeszcze nie jest do końca zgrane, że to nie jest jeszcze tak naprawdę to, co chciałby zapewne osiągnąć Mirosław Okniński z tym zawodnikiem. A trzeba tutaj powiedzieć jasno, Kamil Połosak ma wszelkie zadatki ku tego, żeby stać się kolejnym Krzysztofem Jotko, kolejnym wychowankiem Okińskiego. No poleciał biały ręcznik, ale to nie na znak poddania, tylko po to, żeby wytrzeć Połosaka. Wracając do Połosaka, no tam ma wszelkie argumenty ku temu, żeby być kolejną ważną postacią na polskiej scenie MMA. Ale jeszcze, tak jak powiedziałem, długa droga ku temu dla zawodnika ASW Wilanów Warszawa. Teraz mocna wymiana. Pociągnął tym high kickiem, aż cały korpus wyrwało Łuczajowi. Co jest z wody, ale z wody wykonanie Łuczaja. Teraz wystrzelił tym overhandem. Zachęca. Oj! Tam coś się stało z nogą. Chyba skręcone kolano czy kostka zawodnika z Białegostoku, ale nie. Chyba wszystko w porządku. O, nie, to będzie po walce. Tak jest, sędzia Michalak kończy. No widzimy, rzepka gdzieś zawodnikowi z Białegostoku się przemieściła w lewej nodze. Widzą Państwo teraz na ekranie.